Pytanie o to, czy z przyjaźni może zrodzić się miłość. Rozumiemy tutaj miłość w rozumieniu głębszym, w rozumieniu zamysłu małżeństwa wspólnego. Myślę, że pytanie jest zasadne. Zasadniczo przez przyjaźń, w rozmowach ze mną przynajmniej, ludzie rozumieją taką relację bliskości pewnej, która wyklucza współżycie seksualne. Jak młodzież mówi mi, my jesteśmy w przyjaźni, to znaczy, że jesteśmy sobie bliscy jako chłopak i dziewczyna, ale nie ma to charakteru seksualnego, genitalnego, nie ma to charakteru współżycia seksualnego. Czy jakbyśmy dawnym językiem powiedzieli, jest to coś czystego. Natomiast przez miłość bardzo często rozumie się właśnie relacje seksualne. Kochamy się, więc żyjemy razem, kochamy się, więc mieszkamy razem. Bardzo wyraźnie ta miłość ma już charakter seksualny. I to jest różnica. Czy może z takiego związku, który nie ma charakteru seksualnego, współżycia seksualnego, rozwinąć się związek, który ma bardzo wyraźnie charakter seksualny, jakim jest małżeństwo? Otóż trzeba powiedzieć, że długotrwałe przyjaźni nie rozwijają się w harmonijne małżeństwa, to dlatego, że w tej przyjaźni jest dystans do spraw seksualnych. Dystans obyczajowy, ale też dystans osobisty. Człowiek nie chce w taki sposób wiązać się z drugą osobą. I dlatego przejście z takiej relacji do więzi małżeńskiej, no, może napotykać na trudności.